Teraz już nie mam po co żyć. Nie mam dla kogo. Już w nic nie wierzę. W żadną sprawiedliwość. A ona... Nie szkodzi, proszę mówić dalej. Co ja mam jeszcze gadać? Córka mnie zabije. Daj spokój. O co ty masz do mnie pretensje? Oto stary, że fotograf także powinien mieć trochę wyczucia. Ja się nie napraszałem, a poza tym fotografik, nie fotograf. Co za różnica? Zasadnicza. Aha, jutro robię z Dąbką. No. Twoja sprawa, jutro rano jadę do firmy. No i bad. Co jest tam? Nic. Wyścig pokoju. Przykłady nie są typowe. Podejście tendencyjne. Znam. Tymczasem zajmie się sprawą tych lodówek, wiesz. Co znaczy tymczasem? Tymczasem po prostu. Słuchaj, tymczasem lodówki mnie nie interesują. Więc co zamierzasz? Mam nowy temat. Jaki? Akurat po cyklu. Zabierz się do lodówek. Dałeś mi wolną rękę, czy nie? Co to za temat? Prosty. Zginął człowiek. Prosty. Łatwo ci tak mówić. No dobrze. Dobra, pisz byle szybko. Aha, słuchaj, ile? Nasza rewolwerowa. A tamci? Ten niższy to dyrektor labu, zrobiłem mu zdjęcia. A tamten to Mariański, jego zastępca. Harcerstwo. Zaczyna się nami coraz bardziej interesować. Pańska koleżanka z gazety będzie miała ładny materialik. Proszę bardzo. No cóż, panowie, eksportujemy. Przepraszam pana, ale mnie interesuje tylko sprawa wypadku Bilińskiej. Tak? Mhm. Zapali pan? Nie, dziękuję. Od tygodnia nie palę. To co pan robi z rękami? Mam kłopot. A dlatego zabawia się pan pisaniem. Wie pan co? Znam lepsze sztuczki. Zdrowsze. Tak, wracając do tematu.
Ma pan pecha. Dyrektor wyjechał. Nie szkodzi. No tak, ale bez zezwolenia dyrektora nikt z panem na ten temat nie zechce rozmawiać. A może pan jako przewodniczący rady zakładowej? Ja? Ja znam tylko oficjalną wersję. Tak, czy mógłbym porozmawiać może z BHP-owcem? No to naprawdę panu nic nie da. A już skoro pan sobie żyć. Panie Zosiu, może pani poprosi stolarka? Kawki się pan napije? Dzień dobry. Pan Stolarek, redaktor z Tygodnika. I Złocki. Dobry. W zasadzie interesuje tylko historia młodej Bilińskiej. Sprawa jest już wyjaśniona. Chyba rozmawiał pan z dyrektorem. Tak, ale pan postanowił na przykład rozmawiać z panem. Niestety musi pan zacząć od dyrektora. Tak, rozumiem. A może pan mógłby mi pokazać miejsce wypadku? Bez zgody dyrektora niestety nie. No tak, ale... No, przepraszam bardzo, ale mam naprawdę dzisiaj dużo pracy. Do widzenia. Do widzenia. Odprowadzę pana. No nie wytrzymam. Gwiazda polskiego reportażu. Zaryza się, no. Wiem, wiem, że zostajesz. Musimy się koniecznie zobaczyć wieczorem, dobra? Cześć, chłopcy. Śpiesz się. Jutro pracujesz ze mną. Pamiętaj. No poważnie, no strasznie sam jestem. No to rzuć tę recepcję i przyjdź do góry. Co? No wygoń tego faceta, niech mnie mędzi. No nie możesz mnie teraz zostawić, bo z konem... Halo! Halo! Bardzo dobrze, daj sobie spokój, to mam robotę. Jutro robię trzy tematy z domu. No. Naraz? To źle? No, dobra. Halo? Halo? A co o niej sądzisz? Nie, jest po prostu dobra. Pracuje sprawnie. Wykonuje. Wykonuje wszystko, co jej każe szef. No, poza tym nie ma wątpliwości. Czasami nawet jej tego zazdroszczę. Forsy? Nie, braku wątpliwości. A ty je masz? Halo? Przepraszam, już jest. Do siebie. Halo, Wisłocki, słucham. Halo? Halo, słucham. Nie wiem, głupiaj się. Co jest? Nikt się nie odzywa. Mówimy do sobie. Telefon jest do dupy. O, wiedziałem, że się tak skończy. O, no nie chciałbyś zarabiać tyle, co ona, nie? Chciałbyś. Jakie ładne oczy. Chyba ją dzisiaj wezmę. Ja zaczekam. Stary. Chciałem przed nasz malec. Ja bym pisał, rozumiesz, dla służby narodu. Tam są sorty mundurowe. Oj, oj, nie mów mi, że cię szmalec nie interesuje. Tacy faceci są podejrzani. Ja nie mówię. Jutrula, jesteś dobry, bo cię ludzie czytają. A wiesz, dlaczego cię czytają? Bo nie mają wyboru. Mają. Tam kurne. Tak? A wy piszecie o tym samym PGR-ze, tylko że ty wyciągasz brudę, a ona to lakieruje. A ja to fotografuję. No. Pani Halinko. A pan, panie Rysiu, to pewnie by chciał... Mijaczki, apaszki. Linki, moda polska. A jak? Moda angielska.
Widziałeś powiększenie Antoniniego? Widziała pani powiększenie? Nie. Nie. Taki sam facet jak ja. A co on robił? A co ja robię? No, może on jest po prostu zdolniejszy. Piotrusiu, nie o tym gadamy. No. Ja to trzniam. Biały murzyny, Jamajki. Wiedziałam, gdzie was szukać. Świntuszycie jak zwykle. Zgadłaś. Nie zgadłaś. Wiem, co ci powiedział. Dziennikarstwo stary to jedna z form sprawowania kontroli społecznej. To jedna z metod pobudzania samoświadomości społeczeństwa. To misja zresztą. Niepoprawny, Piotruś. Nie przeczytałam jeszcze twojej książki. Dla mnie harcerzyka. Nie rozumiem. Nie rozumiem, słuchajcie. Kochana pani, wódka z sokiem pomarańczowym. W jakim dziale teraz pracujesz? Żadnym. Na wylocie. Czasem nie. Rozumiem, jest niezależny. Czy wiesz, że ten potwór dla swojej smutnej idei zostawił żonę w ciąży? Wiem. Przepraszam was, chłopcy, jestem w pracy. No. Dlaczego ja? Wy do mnie przyjedźcie. Komitet się od tego nie zawali. Przepraszam, ja do niczego nie prowokuję. Co ja to chciałem? Aha, będzie pan nagrywał, dobrze? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. My też się zabawimy w nagrywanie. Kto mieczem wojuje? Tylko bez żadnych zdjęć. Zdjęciem już mi pan zrobi. No, gra. Zostań, Grzesiu. My to zaraz wszystko nagramy, zabezpieczymy na wszelki wypadek. Proszę bardzo, tak jest. Interesują mnie okoliczności śmierci Haliny Bilińskiej. Proszę bardzo, my to mamy wyjaśnione, zamknięte. Tu jest gdzieś protokół po wypadkowie. Przeczytaj, Grzesiu. Winę za wypadek ponosi wyłącznie Halina Bilińska, która zlekceważyła przepisy BHP i mogła spowodować groźny w skutkach wypadek. Pożar w obrębie magazynu. Wyżej wymieniona korzystała z pomieszczeń magazynowych w celu prania bielizny osobistej w płynach chemicznych, co groziło eksplozją. Czy mógłby pan teraz przeczytać pierwszą wersję protokołu? Jaką pierwszą? Bo to jest druga wersja, poprawiona. Kto panu takich bzdur opowiadał? Pańscy pracownicy. Proszę pana. Wezwijcie tu Pietraszkową. To jest właśnie koleżanka Bilińskiej z jednej zmiany. Rysiek, czekam na ciebie na dole pół godziny. Umawialiśmy się przecież, prawda? Przepraszam. Dzień dobry, panie dyrektorze. Chciałam zabrać fotografa. Niech go pani zabiera. Co ja mam do tego? Chyba nie masz nic przeciwko. No właśnie, idziemy. Rysiek, zostaw mi fajkę. Co widzimy? Brak charakteru. No, jest pani nareszcie. To jest redaktor z tygodnika. No więc, powiedzcie, Pietraszkowa, jak to naprawdę było z Bilińską? Co tu dużo gadać? Poszła prać swoje ciuchy i zapaliła się. O mały włos nie spaliła fabryki. A teraz matka chce wykorzystać... Chwileczka. Skąd pani wie, że prała? Bo widziałam. To znaczy, widziała pani wypadek. Ja tam za nią do magazynu nie wchodziłam. Rozumiem. A jak Bilińska była ubrana?
A, bo ja wiem, ja tego tam nie pamiętam. Rozumiem, dziękuję. Mam jeszcze prośbę, panie dyrektorze. Chciałbym zobaczyć miejsce wypadku. Jak pan chce. Idź z panem Grzesiu. Dobrze. Tylko żadnych zdjęć. Widziałeś, jak mnie urządziła? Same bąble. Nie narzekaj, da ci zarobić. Dziękuję, postoję. Kiedyś, jak miała przyjechać delegacja partyjna, kazał nam... Ona ma chyba motorek w dupie. Mogliśmy się wcześniej doprosić. Szeleściliśmy przynajmniej... Po tym wszystkim przegoniła mnie jeszcze 5 kilometrów. Czy nagrywasz? Jesteś z nią umówiony. Z kim? Z tą Anką. Z Anką? Z produkcji? Co, znasz ją? Człowieku, lekarz by jej lepiej nie znał. Przeszłość. Będziesz miał okazję odnowić znajomość, idziemy potańczyć. Dzień dobry, wieczór, chłopcy. Zapraszacie mnie ponoć na UBA. Tak? Krzysiek, zapraszałeś kogoś? Nie. I tak pójdę. Wiedziałem. Nie jesteś miły. Fakt. To nie fakt, to prawda. Dajcie się czegoś napić. Nie dawaj jej! Coś wam przeczytam, słuchajcie. Przeczytaj datę, resztę znamy. Halo? Tak. Dom Kultury? Nie, pani nie... Spotkanie autorskie? Tak. Zaliczyłam w zeszłym tygodniu. Jak zwykle jesteś szybsza. Halo? Nie, proszę pani, redaktora Wisłockiego niestety nie ma. Dobrze przekażę. Co ty tam robisz, Rysiu? Jakieś nowe hobby? To wszystko z nudą, Kasi. Ładnie pachnie. To do ciebie od wielbiciela. Spływaj, dopóki możesz, o własnych siłach. Co się stało? Komuś przeszkadzam. Anka ma chatę, rozumiesz? Pokój jest twój. Zatańcz, Dąbku, no. Stary, odbierz się, sam zatańcz. Nie pilnujecie dziewczyn. Widzę, że nie zaniedbujesz obowiązków. A jak ty? Uważaj, żebyś się tym razem nie zważył. Aśka, daj spokój, jest moja sprawa. Mówię poważnie, ty nie widzisz, co tam się dzieje. Gdzie? W zakładzie. Przecież tam jest walka na noże między Lampusem a Mariańskim. Widzieliście ich? Tam się coś zaczyna. I bardzo dobrze. Ale ci mówię, uważaj, szczególnie na tego Grzesia, przewodniczącego. Coś gorące z Mariańskim. Z kim? Z Mariańskim. Grzesia z Mariańskim. Przepraszam bardzo, telefon do pana. Do mnie? Do pana redaktora w recepcji. Dziękuję. No dobrze, w każdym razie dziękuję. Przepraszam.
Jak pan nie straszy ludzi? Ja przepraszam, ale ja nie chciałem w hotelu, wie pan. Proszę bardzo, niech pan pozwoli. Pan się nie pogniewa? Ale po co tyle fatygi? Naprawdę nie trzeba było. Mam tu gdzieś szklaneczki za... Aha, już wiem. Tak. Proszę. Wie pan, mam świetne ogóreczki własnej produkcji. Z mojego ogródka. To co? Na dobry początek trochę tu chłodno u pana. No. Do powodzenia, panie redaktorze. Widzi pan, nigdy na mnie nie było nawet najmniejszej skargi. Nic. Aż tu nagle ten wypadek. Ja pisałem raporty, skargi. O, proszę. Mam tu cały plik tych zażaleń. Niech pan popatrzy. Tam się zawsze zdarzały wypadki. Ten magazyn to trzeba było już dawno, proszę pana, przebudować. Wyłożyć gumolitem. Kto czytał te skargi? Dyrektor. I co? A nic. Zakład jest w przebudowie, mówił, trzeba zaczekać. Stara śpiewka. Zawiedziony pan pewnie, co? Nie wiem, czemu. Mam jednak dla pana coś ciekawszego. Coś, co znaleziono nie wiedzieć czemu na śmietnisku. Proszę. Dziecko. Tak? To jest chory człowiek, rozumiesz? Odszedł się od niego, a jego dzieci podziękują. No cholery. Thank you.
Halo! Halo, co jest? Halo! Rysiek? Co się wygłupiasz? Przepraszam, nie poznałem cię. Ktoś tu do mnie wyzwania. Wyjaśnię ci później, o co chodzi. Gdzie jesteś? Właśnie wyjeżdżam. Wykluczone. Zrozum, zakochałem się. Rysiek, to jutro. Dzisiaj mam klucz od magazynu, od tego, co to wiesz, wypadek był. A poza tym trzeba zrobić zdjęcia paru dokumentów. Ale... Dziękuję. No wreszcie, nie chcą mnie wpuścić. Jak to nie chcą? Normalnie. Dzień dobry. Dlaczego pani nie chce wpuścić mojego przyjaciela? Dyrektor tak zaznaczył. A ma pani to na piśmie? Można telefon? Wewnętrzny 102. Dzień. Dzień dobry, mówi Piotr Wisłocki. Poproszę dyrektora Lapki. Ach, to pan, panie przewodniczący. Czy to był pana pomysł, żeby nie wpuszczać na teren zakładu fotografa? Ach, nie było takiego zarządzenia. To dziwne. Tak, oddaję słuchawkę. A pani? Aha. Poczekaj, jeszcze zadzwonię, dobra? Nie, teraz poproszę. Słuchaj, tam jest nowy gumolit. Pod gumolitem powinny być ślady po ogniu i po metalowych wersjach. Jak chcę to mieć? Zadaj. Dyrektor kazał panu zaczekać. A kiedy będzie? Dziękuję pani. Przepraszam, ale dyrektor jest bardzo zajęty. Może kawki? Chętnie. Złociutka, poproszę dwie kawki. I to piorunem. Wie pan, jak to u nas w zakładzie bywa. Dyrektor nie musi ciągle siedzieć w papierzyskach. Czy to jest bardzo pilna sprawa? Niespodzianka. A gdzie jest ten pański artysta? Panie przewodniczący, kogo tu u was aresztowano? Aresztowano? Nic o tym nie wiem. O, mamy kawkę. Nie chciałbym się chwalić, ale takiej kawy, jaką ja parzę, na pewno pan nigdy nie pił. W ministerstwie podają lurę. Proszę pana, w kawiarniach nigdy nie pijam kawy. Natomiast w komitecie nieźle parzę. Wie pan, niedawno widziałem dziwną grupę rowerzystek. To było wcześnie rano i to były pracownice waszego zakładu. Wiozły dzieci w koszykach. No, u nas pracuje sporo kobiet. Muszę się panu przyznać, że... To było dosyć przejmujące. Na pana miejscu ja trochę bym się bał. Co pan chce przez to powiedzieć? Ma pan dosyć specyficzne poczucie humoru. Przepraszam pana na chwilę. Można już spokojnie pracować? Tak jest. No, słucham pana, słucham. Cóż to za rewelacja pan przynosi? Ludzie duszą się w chemicznych oparach. Brak jest wentylacji. W magazynie bańki metalowe z benzyną stoją wprost na cementowej podłodze. To właśnie było przyczyną wypadku, a nie że prała. Dopiero 2 dni temu położono tam gumolit. Spłonęła kobieta, nic się nie dzieje. Nie ma winnych. Tylko straszy się ludzi, którzy chcą zapobiec następnej tragedii. Nie, no to jest kłamstwo, wierutne kłamstwo. Chciałbym poznać ich nazwiska. Zresztą, panie dyrektorze, poznamy ich po głosie. Spokojnie, Grzesiu. One mówią prawdę. Dziękuję panu. A te kobiety, panie przewodniczący, nie ukrywają się. Chce pan z nimi porozmawiać? Bo one chcą. Proszę pana.
odpowiednich świadków możemy mieć całe kopy. Wierzę panu. Ale mam tutaj coś, co panów powinno bardziej zainteresować. Tego dnia Bilińska była przeziębiona, stąd szalik, który dziwnym trafem znaleziono w ubikacji, i chustka, znaleziona na śmietniku. Czy w dalszym ciągu panowie twierdzą, że Bilińska wtedy prała swoje rzeczy? Ja wiem, kto pana tutaj nasłał. Przecież ja ich znam. Szukają taniej sensacji. Zmierzacie do skłócenia administracji. Przez cały czas próbuje pan skłócić załogę z kierownictwem. Ale to nie jest działanie w dobrej wierze. Jest to działanie sprzeczne z moralnością dziennikarską. Jak pan odróżnia moralność dziennikarską od moralności dyrektorskiej czy moralności przewodniczącego Rady Zakładowej? Proszę pana, ja sobie wypraszam, pan się zapomina! Pani Zosiu! Co się stało? Dobra, jestem tych facetów. Zapchali do mnie dziennikarzom jednym głupim telefonem. Tekst jest mało wiarygodny. Słuchaj, ja naprawdę nie muszę u ciebie pracować. I zawsze wolę niewiarygodną prawdę od wiarygodnego kłamstwa. Będę walczył. Chodź. Aczkolwiek od strony dziennikarskiej nie mam zastrzeżeń, to jednak zmieniłabym tytuł cyklu. Penetracje kojarzą mi się z natrętnym włażeniem w cudze wnętrze. Najprościej byłoby powiedzieć demagogia tendencyjny, znaczy demagogiczny. A przecież każdy wybór faktów jest subiektywny, a więc tendencyjny, więc... Uważam, że jest to jeden z najlepszych reportaży, jakie się u nas ukazały. Podpisuję się pod nim obiema rękami. Takie jest moje stanowisko. No, jeśli idzie o słuszną krytykę, to my jesteśmy za. Jak tak szedłem, wiecie, na to zebranie, na które żeście mnie zaprosili, to mi przyszło parę rzeczy do głowy. Pozwólcie, że się nimi podzielę. Na przykład sprawa wiarygodności prasy. Nie da się ukryć, że tracimy wiarygodność i że składa się na to kilka przyczyn. Jedną z ważniejszych jest styl. Tak, właśnie styl. Czytałem uważnie ten reportaż i przyznam się, że temat mnie bardzo zaciekawił. Ale równocześnie zaniepokoiło mnie co innego. Autor poświęcił nieproporcjonalnie dużo miejsca wątkom ubocznym, gubiąc niestety meritum. Dla mnie jest to tekst niejasny i o tym trzeba mówić. O stylu, który niestety sprawia, że nie można nic z tego cennego skądinąd materiału zrozumieć, wynieść dla siebie. Nieznane są intencje autora. Zanim podejmiemy decyzję... Co dalej? Może to ja powinienem pytać, co dalej? Niestety pani nie ma legitymacji. Pan miał jedną za dużo. Piotrula, spadaj. Socjalistycznej murki Dunga. Skończyły się penetracje, będą inne racje. Budujemy. Co? Stóp. Cisza! 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 Naszym, naszym dniom. Piotr jest wielki! Prawo. Wielki jest! Niech się mury pną do góry, kiedy dłonie chętne. Co się wygłupiasz? Jestem Piotruś.
Chciałabym już tu zejść w ciąż. Naprawdę. Ale pomysł nie. Napisałabym kapitalny reportaż własnego brzucha. Ja mogę zajść w ciąży, kiedy mnie nie ma. Nie ma mnie. Wiesz od kogo? No, zgadnij. Od stolarka. Pamiętasz ten behapowiec od Labusa? Nakryłam, że sfałszował synkowi maturę i od tej pory przynosił mi do redakcji ogórki. Jaśka, słuchaj. Stara, ty wszystko wiesz. Powiedz mi, gdzie ja mogę znaleźć Milczewskiego, co? Jego też nie ma. Ja muszę z nim pogadać, rozumiesz, to jest. To jest uczciwy facet. O, uczciwy pies Pawła. Ja lubię się. Powiedz mi, gdzie ja mogę go znaleźć? W radio, a po co ci? Już dość. Narzeka nigdy. Nie. Proszę, redaktor Milczewski jest w pikerce. Czy to jakaś ważna sprawa? W nocy robił komentarz dla telewizji. Redaktor każdą minutę potrafi wykorzystać na sen. Skandal wybuchał za skandalem i wszystko było podobne do odrażającego politycznego striptisu. Gdy spadła kolejna zasłona CIA, obnażając krwawy kindżał tam, gdzie naiwny patriota miał nadzieję ujrzeć tarczę, wyszły również na jaw lekkomyślne postępki wybrańców narodu. Amerykańska prasa od początku wiedziała o ujawnianych teraz sensacjach, lecz trzymała język za zębami. Milczała o bezprawnych poczynaniach rządu, choć obowiązkiem jej było krzyczeć. To każe światu raz jeszcze zapytać, czy król nie jest nagi, czy tak zwana demokracja nie stanowi jedynie fasady policyjnego państwa. Pytanie zda się być retoryczne. Tu jedynka. Słuchacie jedynki. Niech pan zaczeka, za kwadrans skończy. Co się stało, że nagle sobie o nas przypomniałeś? Zawsze pamiętam. Co miesiąc, gdy idziesz na pocztę, żeby wysłać alimenty. Mogę pożyczyć? Wiesz, przecież jest twoje. Zapomniałeś wtedy zabrać. Zobaczę Agnieszkę. Tylko po cichu.
Trzeba naoliwić. Właśnie mam zamiar to zrobić. Książkę zabrałeś i właściwie to już chcesz iść, prawda? Nie pomyliłeś się? Przecież wysyłałeś już w tym miesiącu. Dostałem zaliczkę za drugą książkę. Gratuluję. Twój sposób na życie się sprawdza. Prowokacja? Nie. Słuchaj, nie zdziw się, jeśli któregoś dnia zadzwonię do ciebie do pracy i... Po co? Mieszkanie było otwarte. Jezu, jak dawno cię nie było, siadaj. Dlaczego nie przychodziłeś? Ganiasz jak ten wariat po całej Polsce. Gania, mamo, wiesz. A ty jak się teraz czujesz? Nie narzekam. Wróciłeś do niej? Jakżeście się rozchodzili, to ja nie mogłam uwierzyć, że to tak bez powodu. Myślałam, że przez kobiety. Proszę cię. No dobrze już. Ty pewnie nawet nie masz czasu najeść się po ludzku. Zrobię coś. Ula z Jankiem willę stawiają pod Warszawą. Zbogacili się na tych kurczakach. Za granicą byli, w Turcji czy gdzieś. A Stachu na mieszkanie chciał sobie wpłacić. Ale ja mu mówię, Stachu, ja umrę, administracja chałupę zabierze, szkoda. W razie orzenku cały pokój weźmiesz, duży jest. Rowerem można jeździć. Nie marnuj pieniędzy. Na auto odłóż. Mamo. Jak radzisz sobie z zaopatrzeniem? Jeśli chcesz, to ja mogę przywozić ci za tydzień jakieś mięso, wędliny. Wiesz, mam dojście. Piotrek, zabierz mnie do Żarek. Zabierz mnie stąd. Tam jest moje miejsce. Gdyby ojciec żył, innego wyjścia nie ma. No dobrze, przejrzę zapasy. Ja, właściwie już mam. Dobrze? Goniec będzie u was za godzinę. Cześć. Pewnie się zastanawiasz, czemu cię wezwałem. Właśnie. Proszę dwie herbatki. Chciałbym dać twój tekst do najbliższego numeru. No, coś nowego. To sam wiesz, że od początku byłem zawsze za. Wiem. Czysta robota, wiarygodna. Koniecznie jest tylko mały retusz. Kompromis.
kompromis, bezkompromisowość, tylko żonglerka słowna. Są kompromisy mniej i bardziej uczciwe. Co, Mietrek? Ja nie zamierzam niczego owijać w celofan w imię tak zwanego wyważania proporcji. Ale nikt ci nie każe. Trzeba tylko zrezygnować z nagłówka i zmienić tytuł Żywa Pochodnia. Sam przyzna, że jest ciut tani. A kiedy to ma być? Na wczoraj. Nie, realnie. Za godzinę tekst musi być w cenzurze. Zostawiam cię na kwadrans. Dziękuję pani bardzo. Postaram się o coś prostego i chwytliwego równocześnie. Słuchaj, przepraszam cię za tak późno, ale trafiłem na wspaniały temat. Tak. Afera MPO i zakłady włókiennicze. Tak, ma związek, ma. Właśnie wracam. Słuchaj, nieważne, Mietek. Ważne, żebym miał teraz tydzień spokoju, żebyś mi załatwił lewe zatrudnienie. Co niemożliwe? Stary, przestań, ja ci mówię, że ty mi to załatwisz. No, cześć. Myślę, że wyjaśniliśmy sobie niektóre wątpliwości. Jeśli pozwolicie, jeszcze jedno pytanie. Słuchamy was, redaktorze, uważnie. Wydaje mi się, że pewne fakty świadczą jednak na korzyść Labusa. Sami mówiliście, że wyzwaniał do was, że zasypał listami, a więc chodziło mu również o ludzi. Dobrze. O wilku mowa. Wilku mu nic nie obiecuje. Domyślam się. Nie. 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 Nie, 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 nie. Nie. Tak. Przecież mówię, że tak. Chwileczkę. Co chcesz? Coś ty mu obiecał. Nic. Pytam, czy dobrze słyszę. No to do widzenia. On zawsze to samo. Wracając do tematu. Pytacie, redaktorze, jak wytłumaczyć jego aktywność? Nazwijmy ją po imieniu listowno-telefoniczną. Prosto. Labus chce odwrócić naszą uwagę od własnej indolencji. Mówicie, że chodziło mu o załogę, realizację planów, że to nie jest w interesie załogi. Labus przestał myśleć politycznie i to go prowadzi na manowce. Cieszymy się, że przyjęliście nasze zaproszenie. Jeszcze raz chcemy podkreślić, że bardzo dobrze się stało, że ten artykuł powstał i ukaże się w druku. Bardzo ładnie. No ale teraz idź już spać. Nie chcę spać. Idź, 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 idź. Tak. Byłem pajacem na sznurku. Ale to moja wina. Za długo wierzyłem w to, co robię. W to, co kazali mi robić. I nagle zrozumiałem, że przede wszystkim się boję. A jeżeli człowiek choć przez chwilę przestanie się bać, to wtedy widzi, że bardziej oni się boją. Coś się zmieniło w moim myśleniu. Może właśnie dlatego, że w pewnym momencie ktoś mnie przestał się bać. Ten chłopak, którego tutaj aresztowali ci ludzie, którzy nie boją się powiedzieć tego, co myślą. Jeżeli czegoś żałuję, to tego, że zrozumiałem to zbyt późno. Tak. O co chodzi? Trzeba wycofać ten tekst. Wycofać? Jaki znowu tekst? Mój, muszę go zmienić. Oszalałeś? Oszale, jak mi go wydrukujesz? No nie rozumiem. Najpierw bardzo ci zależy na druku. Ja walczę, ty walczysz. A kiedy reportaż ma się ukazać, robisz wolny. Labus cię straszy? Człowieku, on jest niewinny! Dziś! Nie ponosi winy, a w każdym razie nie w takim stopniu, jak to przedstawiłem. Nie tak, słuchaj, to powinien być tekst o czymś innym. Tam lada wiedział, co się zacznie. Muszę wracać. Nie tak, proszę cię. Stary, proszę cię, włóż to miejsce, zdjęcie, rysunek, jak wiedzą, co, wszystko jedno. Za parę dni dostajesz ode mnie ten materiał o aferze włókienniczej. Za godzinę pójdą w ruch maszyny. Za mało czasu, żeby coś znaleźć, złożyć do cenzury. Zresztą, sam wiesz, w razie czego da się sprostowanie. Witek,
Możecie. Możesz mi zaufać. Niedługo sam się przekonasz, że miałem rację. Co jest? Rysiek, wstawaj. Z czego? Stary, ubieraj się, zaczekam na ciebie. Ubierz się, stary, raz, dwa. Skoczymy zrobić parę zdjęć w bazie MPO i możesz wracać. Nie robię z domu gówno, a teraz nie udzielam się społecznie. Proszę cię, Rysiu, to dla mnie bardzo ważne. Nabijesz się? Luka! Czekaj! Wiele zaczynałem? Dom Kultury. I rwałem się do tych podrapanych kamienic, staranych twarzy. Piękne zdjęcia, zawsze ładnie wychodzi. I mój dobry kierownik dał mi taką fuchę. 500 zdjęć w trybie nagłym. 500 główek zasłużonych dla regionu. 50 mod, po 10 sztuk każda. Pierwsze 50 zrobiłem z ciekawości. Po 300 zrzuciłem obiad. Po 400 rozpieprzyłem powiększalnik. Ale poproszę o zwolnienie. Naprawdę. Dosyć mam tego bajzlu, tej 15 Polski, ciebie też razem z tą gówną. I bardzo, bardzo chciałbym nie myśleć, wiesz? Piotruś. Żona do mnie wróciła. No. Wisłocki, słucham. To ma być dowcip. Naleziono go z twoim artykułem w ręce. Zostawił żony i dzieci. Cholery, poznałem pana, panie. A to pan! Zawsze w odpowiednim momencie i w służbie społecznej oczywiście. Żyje? Niestety nie. Pan pamięta jego serce. Co, niezbyt się pan czuje? Daj spokój. A co, powiedziałam coś nieodpowiedniego?
Dobrze pan wie, że nie mogłem tego przewidzieć. Czego? Że Labus wysiądzie? Wykończyliście go moimi rękami. Co? Potrzebuję wspólników. Tutaj ich nie znajdziesz. Chcieliśmy, żeby Labus podał się do dymisji. A ty miałeś tylko to przyspieszyć i wszystko. To był człowiek nieodpowiedzialny. Stolarek nie powiedział tego panu na osobności? Stolarek. Labus być może był głupi. Ale miał przynajmniej czyste ręce. Być może, że miał czyste ręce, ale był głupi. A takich u nas najtrudniej zdjąć. W każdym razie biegu wypadków nic już nie zmieni. Chodźmy. Szkoda czasu. Żal mi pana. Ja działałem w dobrej wierze. Każdy panu może to potwierdzić, że Mariański dawno powinien tutaj zostać szefem. To jedyny prawdziwy fachowiec. Tyle, że bez takiego poparcia jak Labus. Tak, tak. Ja nienawidziłem Labusa. On starał się mnie publicznie ośmieszyć. Mówił, że ja nie mam kwalifikacji, że ja nie mam wykształcenia. Proszę bardzo, może pan to nagrywać. Mnie wszystko jedno. Już jestem tym wszystkim zmęczony. To wyrzucić. Co się wygłupiasz? Przecież sam chciałeś. Ja się rozmyśliłem. Dobra. Zostałem oszukany, rozumiesz? I sam siebie więcej też nie chciałbym oszukiwać. O czym ty mówisz? O bezsilności. O zwykłej ludzkiej bezsilności. Przestań się wygłupiać do cholery i powiedz, o co chodzi. Labus nie żyje, a ja nie mogę nawet nic im zrobić. Komu? Rysiu, jedź już, jedź stary. Halo? Naczelny. Piotr? No co jest Piotr z tym tekstem? Kiedy będzie? Nie będzie. Są jakieś kłopoty? Halo? Wyjeżdżam. Dokąd? Stało się coś? Przemyślałem całą sprawę, wyjeżdżam do Żarek. Co ty pleciesz? Jaki Żarek? Jaką sprawę? Labusa. O człowieku, facet był chory na serce. Co ty masz do tego? Co tam ma do tego? Przemyślałem całą sprawę. A czego się boisz? Ten cholerny dyrektor miał i tak już być zdjęty, rozumiesz? On rozłożył już 8 zakładów. Ten był 9. Halo? Słuchaj, kiedy ty się dowiedziałeś o tym, że on ma być zdjęty? Nie wiem. Zaraz po naszym zebraniu, wtedy w związku z twoim tekstem. Tak. Wcale nie dlatego puściłem ten tekst. Nie, dziękuję ci. Co? Pomogłeś mi podjąć decyzję. Piotr, nie udawaj idioty. O co ci właściwie chodzi? Zaufaj mi. Ja też komuś musiałem zaufać.
Aha, będzie pan nagrywał dobrze. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. My też się zabawimy w nagrywanie. Kto mieczem wojuje... Proszę nas puścić. O co chodzi? Chcemy z wami rozmawiać. Za późno. Za późno jest. Trzeba było rozmawiać z nami wtedy. Gdy my was o to prosiliśmy. Panowie, zapominacie, że jestem tu dyrektorem. Już pan nie jest. Skończyło się. To brak odpowiedzialności. To anarchia. To się panu tylko tak wydaje. Panie przewodniczący, dlaczego pan nas sprzedał? Właśnie, dlaczego pan nas sprzedał? Wszyscy jesteśmy sprzedani! Słyszałem, że przyjmujecie każdego, kto chce wam pomóc. Zdaje się, że pana tu widziałem. Pan nie pracował u nas? Nie. A kim pan jest? Byłem dziennikarzem. Nie wpuszczać, aż się oduczą kłamać. No ale kim pan jest teraz? No? Może się wam na coś przyda. A dobra, otwieraj, jak wejdzie. Proszę. Zaprowadź go do naszego rzecznika prasowego. No dobrze. No, tutajcie będzie. A, dziękujemy. Dziękujemy.